dwie rzeczy, które najbardziej uwiodły mnie w grze Iglica Miasto Musi Upaść, to budowa przefantastycznego i dziwnego świata w podręczniku podana w taki sposób, że po przeczytaniu 3-4 akapitów ma się mnóstwo pomysłów na przygodę oraz przede wszystkim nieznikające pytanie, która strona ma rację. Bo i rewolucjoniści, i ci, którzy w rewolucję bawić się nie chcą, i przeciwnicy, i różne podejścia do tej rewolucji, to są naprawdę bardzo ciekawe sytuacje, wątpliwości, pytania, które podczas gry postaci muszą sobie zadawać. A odpowiedzi bardzo często bywają brutalne, bezwzględne i niestety nie napawające optymizmem. Jeśli chodzi o świat, to sama struktura wielopoziomowej iglicy, której każdy poziom jest egzotyczny i często mocno nietypowy. Ponad połowa podręcznika jest wypełniona opisami różnych ciekawych, dziwacznych dzielnic i frakcji, których choćby pobieżna lektura od razu nasuwa niesamowite pomysły na przygodę czy tajemnice do odkrycia. Pod względem mechaniki, jeśli szukacie systemu, który wspiera narracyjną zabawę, to bezwzględnie polecam. Podejście, rzucaj tylko w ostateczności, tylko gdy coś istotnego może to zmienić, bardzo wpasowuje się w moje RPG-owe gusta i z utrudnieniem wracam się teraz do systemu, w których znaczna część sesji jest wypełniona rzutami. Podsumowując, dla mnie Iglica i polskie wydanie to gra roku. Zacznę od początku. Od zawsze fascynował mnie świat podmroku i ciemnych elfów. Już nawet myślałem, żeby poprowadzić to na PBTA, a tu nagle informacja. Wychodzi w Polsce Iglica i Serce. Mówię, o wow, wezmę sobie wszystkie, całe te mięso, wszystkie pomysły i poprowadzę podmrok. Ewentualnie jak mechanika będzie zła, to wezmę na PBTA. Ale wczytałem się w tą mechanikę i patrzę, kurde, wszystko jest robione na stresach. Wszystko tak fajnie tutaj, jakby to określić, fajnie buduje atmosferę i klimat. Wszystko podbija, cała ta mechanika podbija tworzenie tego klimatu, co jest dla mnie niesamowite. I ta mechanika naprawdę może konkurować, a może i prześcignąć system PBTA, w którym jestem zakochany. Ja jestem przeszczęśliwy, że to w Polsce w końcu wychodzi. Co mi się podoba w tym systemie? Prosta mechanika, ciekawy świat, to, że przy już nawet tworzeniu postaci każdy element to nie jest jedynie wybrana wartość cyfrowa, a historia za tym stojąca. Gdyż nie jest to skill, a umiejętność, której nauczyłeś się podczas kilkuletniej terminacji u jednego z wysokich elfów. Za tym stoi historia, tak jak za wszystkim, co dzieje się w Iglicy. Czym dla mnie jest Iglica? To taki system, który mogę wziąć po prostu z półki i poprowadzić. Albo zagrać. Postacie robi się bardzo szybko, a każda kolejna sesja wpływa na to, co się dzieje w mieście. Nieważne, z jaką drużyną gram. To ułatwia mistrzowi gry przedstawienie sytuacji w Iglicy.